W moim sklepie pudyninja.shop pojawiła się nowa dostawa tajemniczych figurek. Prowadzone zostały jednak zmiany. Teraz dostępne są figurki standard i premium. Nieważne, które kupicie, otrzymacie figurkę o wartości zbliżonej do ceny, więc od teraz nikt nie wyjdzie na minus. Dodatkowo 10 pierwszych zamówień otrzyma małą niespodziankę. pudyninja.shop. Jeśli zaczęliście oglądać Ninjago po 2016 roku, to możliwe, że ominęła Was pewna ciekawa akcja i możecie nawet nie zdawać sobie z niej sprawy. W dzisiejszym odcinku chciałbym troszeczkę z Wami powspominać Akademię Wukru. Ale zanim zaczniemy, to chcę bardzo podziękować wszystkim wspierającym i przypomnieć o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. Zachęcam także do zostawienia łapki w górę oraz do odwiedzenia mojej grupy na Facebooku. Zatrzymajcie teraz ten film i napiszcie koniecznie w komentarzach, czy wiedzieliście o Wukru, czy może mieliście nawet okazję korzystać z tej strony. Jestem ciekaw, jak wiele osób to pamięta. Wukru, które światło dzienne ujrzało w 2016 roku na oficjalnej stronie LEGO, miało być akcją promocyjną dla nowych zestawów z Ninjago. Po odwiedzeniu strony można było wziąć udział w różnego rodzaju misjach i po rozwiązaniu każdej z nich otrzymywało się odznaki. Do dziś pamiętam, jak się przy tym bawiłem i chciałem zebrać wszystkie z nich, ale szczerze powiedziawszy, teraz już nie pamiętam, czy mi się to udało, czy nie. Tak czy siak, można tam było wybierać także bohaterów i ich ulepszać, dzięki czemu dostawali oni zupełnie nowe stroje, takich jakich w serialu nigdy nie było. Wukru było więc interaktywną akademią mistrzów w internecie, która wręcz szkoliła nas na wojowników ninja. Niestety jednak jakiś czas później zniknęła na zawsze. Mogłoby się więc wydawać, że wszystko stracone, ale nie do końca. Istnieje strona, która archiwizuje cały internet z podziałem na konkretne lata, tak więc wystarczy sobie ją odwiedzić i cofnąć się do roku 2016 lub 2017. Link w opisie. Działa to jednak troszeczkę opornie i nie wszystkie misje chcą się załadować, ale część z nich jesteśmy w stanie rozwiązać. No i niestety wszystko to jest w języku angielskim, ale w oryginale, te kilka lat temu, była także polska wersja. No, piękne czasy. Strona z misjami to jednak nie wszystko. LEGO opublikowało kilka filmów na YouTube, które miały być właśnie reklamą dla strony. Są to tylko krótkie materiały, w których tak naprawdę nie ma nic ciekawego, a szkoda, bo to można było naprawdę fajnie rozwinąć i stworzyć jakąś dodatkową, pozaserialową opowieść. Dodatkowo twórcy Ninjago umieścili w serialu kilka easter eggów, które miały nawiązywać właśnie do Wukru. W odcinkach 6 i 7 sezonu, gdzie niegdzie można było zobaczyć naklejki z logo. Co więcej, powstała też aplikacja, w której mogliśmy stworzyć własnego bohatera i przemierzać niebezpieczny świat Ninjago. Niestety zniknęła z internetu wraz ze stroną, ale wcale nie była najgorsza. Pamiętam, że świetnie się przy niej bawiłem. Jak więc widzicie, Wukru był to dość spory projekt. I szczerze powiedziawszy, troszkę szkoda, że teraz Ninjago nie bawi się w podobne rzeczy. Dajcie znać w komentarzach, czy pamiętaliście o tej Akademii Mistrzowu, a jeśli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę. Zapraszam także na mojego Instagrama, Facebooka i TikToka. Trzymajcie się, do zobaczenia!